Pokój i dobro. Kiedy czytamy dzisiejszą liturgię słowa, to jedną z pierwszych rzeczy, która może nam się rzucać w uszy, jest swoisty kontrast, który znajdujemy pomiędzy pierwszym czytaniem z Księgi Wyjścia a Ewangelią. Bo Ewangelia podaje nam do wierzenia obraz Boga pełnego miłosierdzia, tego Ojca, który lituje się nad synem marnotrawnym. A z drugiej strony w pierwszym czytaniu spotykamy Boga, który mówi o tym, że jego gniew ma się rozpalić, że chce zniszczyć naród, który wcześniej wybrał, oczywiście w odpowiedzi na grzech tego narodu. A więc mamy Boga, którego moglibyśmy nazwać sprawiedliwym, sprawiedliwym w znaczeniu takiej odpłaty. I tu pojawia się problem, jak pogodzić ze sobą te dwa pozornie sprzeczne obrazy Boga. Czy to jest tak, że jedna część Pisma Świętego jest prawdziwa, a druga nie? Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa był taki myśliciel, nazywał się Marcion, który doszedł do właśnie takiego wniosku. Powiedział, Pismo Święte mówi o dwóch bogach. Jednym prawdziwym, i to jest miłosierny Ojciec, którego objawia Jezus Chrystus, i drugim Bogu. Bogu, który jest takim Bogiem fałszywym, Bogu, który jest pełen gniewu. I tego Boga Marcion utożsamiał ze Starym Testamentem. Kościół odrzucił poglądy Marciona jako herezję, uznał, że to jest niewłaściwy sposób patrzenia na wiarę. Ale Marcion miał trochę racji w tym wszystkim, bo rzeczywiście w pewnym sensie jest dwóch bogów. Jest Bóg prawdziwy, Bóg, którego objawia Jezus Chrystus, ale jest też drugi Bóg, który tak naprawdę nie istnieje. Ale jest to Bóg, który jest naszym wyobrażeniem. Bo my wszyscy mamy w sobie jakiś fałszywy obraz Boga, który konstruujemy na podstawie naszych oczekiwań, naszych lęków, naszych potrzeb. I tak naprawdę największą walką duchową w naszym sercu jest rywalizacja prawdziwego Boga z tym fałszywym bożkiem, którego sobie sami wykreowaliśmy na nasz obraz i nasze podobieństwo. Jak przyjrzymy się Ewangelii, to zobaczymy, że ten starszy syn ma właśnie taki fałszywy obraz Boga. Ma obraz takiego Boga, który jest Bogiem odpłaty. Przychodzi i mówi, Ojcze, należy mi się zapłata za to, co dla Ciebie przez wszystkie te dni robiłem. Wierzy w Boga, który jest Bogiem zasad, bo mówi, ja nigdy nie przekroczyłem Twoich zasad. To zasady są ważne dla Niego, nie relacja. Po co mu jest taki Bóg? Po to, żeby mógł się czuć lepszy. Lepszy od tego młodszego brata, który roztrwonił swój majątek z prostytutkami. On nie rozumie ojca. On nie rozumie tego, kim naprawdę jest Bóg, ale żywi w sercu jakiś fałszywy obraz, który sobie sam stworzył. Bo taki obraz jest mu wygodny, jest mu potrzebny. Punktem wyjścia do prawdziwego życia duchowego jest przyznać się przed samym sobą, że mam fałszywy obraz Boga. Jest powiedzieć samemu sobie, Bóg, w którego wierzę, bardzo często nie jest Bogiem Jezusa Chrystusa, ale jest Bogiem, którego ulepiłem sobie na własne potrzeby. I może to być właśnie taki Bóg, jakiego miał ten starszy syn. Taki Bóg, który będzie dla mnie dowodem na to, że jestem lepszy od innych. I tu mogę sobie pod tych innych wstawić różne kategorie ludzi. Mogę na przykład uważać i używać mojego Boga do uzasadnienia tezy, że jestem lepszy od tak zwanych ciapatych na przykład. Albo, że jestem lepszy od drugiej partii politycznej, albo od własnej teściowej czy zięcia. No, to jest fałszywy obraz Boga, bo Bóg nie jest po to, żebym ja był lepszy od kogoś. Ale mogę mieć zupełnie inny fałszywy obraz Boga. Niektórzy ludzie mają na przykład taki fałszywy obraz Boga, bardzo pobłażliwego. Taki, że nie ma piekła. Że Bóg wszystko toleruje. Nieważne, czy jesteś homo, czy heteroseksualny. Nieważne, czy żyjesz w związku małżeńskim, czy w związku niesakramentalnym. Nieważne, czy chodzisz do kościoła, czy nie chodzisz. Nieważne, czy czcisz Chrystusa, czy czcisz Buddę. Przecież Bóg wszystkich kocha porówno. I taki fałszywy obraz Boga, bo to jest fałszywy obraz Boga, jest również nam wygodny, bo on ma pewną funkcję usprawiedliwienia mojego grzechu. A, jestem grzeszny, mam swoje słabości, ale przecież Bóg wszystkich kocha.
Albo mogę mieć taki fałszywy obraz Boga pełnego litości, który będzie uzasadnieniem tego, że i nade mną mają się wszyscy litować, bo ja taki biedny, skrzywdzony, bo miałem ojca alkoholika i niech się teraz wszyscy nade mną litują. Przecież ten Bóg też taki właśnie litujący się nad ludźmi. Takich fałszywych obrazów Boga to są dziesiątki, setki. I nie ma co się temu dziwić. Każdy człowiek nosi w sobie jakoś tam zafałszowany obraz Boga. Bo jedynym, który miał pełne poznanie Boga, jedynym, który w pełni objawia nam Ojca, jest Jezus Chrystus. My jako ludzie nie mamy sami z siebie pełnego poznania Boga. Bóg jest nam objawiany przez Chrystusa. I to nie w jakiejś abstrakcji. Jezus Chrystus nie przychodzi po to, żeby nam dać jakąś teorię na temat tego, jaki jest Ojciec. Ale Jezus Chrystus objawia Ojca przez to, że spotyka się z grzesznikiem. Że przychodzi do tego grzesznika i daje mu miłosierdzie. Zobaczmy, te trzy przypowieści, które opowiada Jezus Chrystus dzisiaj w Ewangelii, one nie są sednem objawienia. One są tylko ilustracją, czy może interpretacją tego faktu, że Jezus jest celnikami i grzesznikami. Że Jezus przychodzi do grzesznika i stawia się z nim na równi. Bez Jezusa Chrystusa nie ma prawdziwego poznania Ojca. Dlatego nie dziwmy się, że Stary Testament jeszcze nie ma pełnego poznania Boga. I w pewnym sensie, kiedy autor Starego Testamentu pisał o Bogu, którego gniew się rozpala, pisał o Bogu, który chce zniszczyć, to dawał wyraz również swojej nieco fałszywej koncepcji Boga. Te elementy, które w Starym Testamencie ukazują nam Boga mściwego, Boga, który jest może nawet czasem małostkowy albo wręcz okrutny, one są elementem tego niedoskonałego poznania, pewnego fałszu, bo Pismo Święte ma charakter bosko-ludzki. Jest w pełni dziełem człowieka i w pełni dziełem Boga. I te dwa elementy się przeplatają. Autor Księgi Wyjścia, pisząc o tym Bogu, który chce się mścić, w jakimś sensie tworzył projekcję swoich własnych potrzeb, lęków, swoich własnych wyobrażeń. A jednak jest to słowo natchnione i to słowo jest prawdą, bo pomimo tego, że ten ludzki autor pisał tak, jak rozumiał, a nie mógł rozumieć lepiej, bo Jezus Chrystus jeszcze się nie wcielił, to pomimo tego, że jego zrozumienie było niedoskonałe, to zawarł w tym, co pisał, głęboką treść zbawczą, której sam nie był jeszcze świadomy. Ale Duch Święty tak w nim działał, że zapisał więcej niż zrozumiał. Bo w tych słowach, które Bóg mówi w Księdze Wyjścia do Mojżesza, w tym dialogu po grzechu Izraelitów na pustyni, tam się objawia bardzo mocno prawda o Jezusie Chrystusie. Bo rzeczywiście Bóg chce, żeby jego gniew się rozpalił. Ale nie chodzi tu o gniew na grzesznika, bo gniew Boga nie dotyczy osoby grzesznika, ale dotyczy grzechu. I gniew Boga się rozpala w pełni. I wyrazem tego jest krzyż Jezusa Chrystusa, bo na krzyżu Jezus Chrystus niweczy grzech, niszczy go, przyjmując go na siebie i ponosząc śmierć. Jezus zgładził grzech. To jest wyraz gniewu Boga. Bóg tak bardzo rozpalił się gniewem, że sam umarł za nasze grzechy. I rzeczywiście, kiedy Księga Wyjścia mówi o tym, że Bóg chce wyniszczyć naród Izraela, a z Mojżesza stworzyć nowy naród, to jest to zapowiedzią tego, że będzie nowy lud wybrany w Jezusie Chrystusie. Ponieważ wszyscy ludzie zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Jak mówi święty Paweł w 9 rozdziale listu do Rzymian, Boży wybór ostatecznie sprowadza się do wyboru jednej, jedynej osoby, swojego Syna Jezusa Chrystusa. Ale w Chrystusie Bóg wybiera nas wszystkich. I wszyscy, którzy są odrodzeni w Chrystusie przez chrzest, są tym nowym, wielkim ludem. Ludem oczyszczonym z grzechu. I kiedy jawi nam się w Księdze Wyjścia Mojżesz jako pośrednik, który można powiedzieć, wręcz negocjuje z Bogiem, targuje się, żeby nie zniszczył tego ludu, to znów jest zapowiedzią jedynego prawdziwego pośrednika, którym jest Jezus Chrystus i w którym mamy zbawienie. Jak połączymy te teksty Ewangelii,
Księgi Wyjścia, to ten nam pokazuje prawdziwy obraz Boga. Boga, który rzeczywiście jest pełen miłosierdzia dla grzesznika. Boga, który rzeczywiście wobec każdego grzesznika, który wykazuje choćby odrobinę woli nawrócenia, wychodzi naprzeciw, daje mu ponownie pierścień na palec, sandały na nogi, nową szatę. Szatę, którą otrzymujemy w Chrzcie Świętym. Ale Księga Wyjścia nam daje dodatkowe światło na to, pokazując, dlaczego ten Bóg może być tak miłosierny. Właśnie dlatego, że Chrystus umarł za mnie i za ciebie. Bóg Ojciec dlatego lituje się nad każdym grzesznikiem. Bóg Ojciec dlatego ma miłosierdzie dla każdego grzesznika, ponieważ Jezus Chrystus sam stał się na równi z grzesznikami. Święty Paweł powie, że Bóg uczynił go grzechem. W innym miejscu przeczytamy, że Jezus w swojej śmierci był na równi z grzesznikiem. Dzisiaj czytamy o tym, że z grzesznikami zasiadał przy stole, czyli czynił się równym z nimi. I właśnie przez to, że Jezus stał się równy grzesznikowi, to Ojciec w każdym grzeszniku dzisiaj widzi twarz swojego Syna. Dlatego jest miłosierny. Kiedy grzesznik się nawraca, kiedy grzesznik przychodzi do Ojca, to Ojciec w grzeszniku odzyskuje swojego Syna. Dlatego jest tak wielka radość w niebie. I to jest dobra wiadomość dla mnie i dla ciebie, konkretnie na dzisiaj, że Bóg jest tak bardzo miłosierny. Dlatego nie pozwólmy, żeby nam zagłuszyły te nasze wyobrażenia prawdziwy obraz Boga. Nie pozwólmy, żeby te nasze wyobrażenia o Bogu, który jest fałszywie pobłażliwy, albo Bogu, który jest okrutny, albo Bogu, który jest mściwy, żeby te fałszywe wyobrażenia zdominowały obraz Boga. Być może, albo nawet na pewno, nie rozumiemy jeszcze w pełni Boga. Nie rozumiemy tajemnicy Jego miłosierdzia. Ale kiedy wyjdziemy ku Bogu, to On już na nas czeka, po to, żeby nam objawić siebie w swoim miłosierdziu. Dlatego się nie lękajmy, niezależnie od tego, jak wielkie są nasze grzechy, niezależnie od tego, jak fałszywe są nasze wyobrażenia Boga. Za każdym razem, kiedy zwrócimy się do Boga, to On nas zaskoczy swoim miłosierdziem.